Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach pchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale odrzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę mego palca w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w bok mój i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że On jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Bracia i siostry, dziś druga niedziela wielkanocna, czyli Bożego Miłosierdzia. Szczególny czas łaski. Pan Jezus w świętej Faustynie powiedział wprost: nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Ale też o tym szczególnym dniu, o tym święcie miłosierdzia, którego dopominał się już w latach 30. Pan Jezus, a oficjalnie w całym Kościele mamy to święto od 2000 roku, Jezus powiedział tak: kto przystąpi do spowiedzi komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszelkie upusty Boże. Kto dzisiaj pragnie Jezusa, kto dzisiaj wchodzi w relację z Jezusem i przyjmuje Boże miłosierdzie, woła o to Boże miłosierdzie, ten dostępuje zupełnego odpuszczenia win i kar. To jest szczególny odpust. Zupełnego odpuszczenia win i kar. Dlatego oddajemy Panu Bogu swoje życie, naszą przeszłość, nasze dni, które były wcześniej. Ale nie możemy dzisiaj być w Kościele, przyjąć sakramentalnie Jezusa. To tylko nieliczni, ci, którzy przygotowują liturgię. Ale będąc w posłuszeństwie Kościołowi, możesz przyjąć duchowo Jezusa i przyjąć dar tej niedzieli. Nawet jeżeli ktoś nie mógł być w spowiedzi świętej przed Wielkanocą, bo nie da się wyspowiadać, to przecież jeśli żałujesz za grzechy, przyjmujesz Jezusa w swoim sercu, to dar tej niedzieli jest również dla ciebie. Piękne jest to słowo, które daje nam Pan w czasie tej liturgii, w tą niedzielę drugą wielkanocną, święto Bożego Miłosierdzia. Kiedy patrzę na to słowo, zwracam uwagę na trzy rzeczy. I tymi trzema rzeczami chcę się podzielić i zaprosić was do wspólnej refleksji. Zamknięcie, spotkanie i nowe życie. W jednym z hymnów nieszpornych
w czasie wielkanocnym, Kościół modli się takimi słowami. Pomiędzy nami idziesz, Panie, po kamienistej drodze życia i słuchasz słów zrodzonych z lęku przed jutrem pełnym tajemnicy. Jakże wymowne te słowa stają się w tym roku, kiedy rzeczywiście doświadczamy swoistej kamienistej drogi naszych ograniczeń, niepewności. Dlatego też w dekoracji, myśląc o was, mamy tutaj taką drogę. Ona nie jest czarna, tak wygląda może w kamerze. Ona jest zielona, ciemnozielona, bo jest tam jest nasze życie. A te kamienie, które tu są rozłożone, które jakby prowadzą nas do Jezusa Miłosiernego, to jest symbol każdego, który się z nami teraz modli. Twojej rodziny, twoich znajomych, twoich bliskich, tego wszystkiego, co jest twoim. To jest właśnie symbol tego, tej kamienistej drogi życia, niepewności, której doświadczasz. Ale tam jest Jezus. Jezus zmartwychwstały, Jezus żyjący. W Ewangelii Jana dzisiaj czytamy, że uczniowie byli w wieczerniku zamknięci z obawy przed Żydami, a więc przed przeciwnikami Jezusa. Bali się o swoje życie. Z jednej strony możemy pomyśleć, że co, nic im nie dało bycie z Jezusem przez 3 lata, zapowiedzi, męki, śmierci i zmartwychwstania? Czy nic im nie dało ostatnie spotkanie z Jezusem w czasie ostatniej wieczerzy? A może czekali, patrząc od innej strony, tylko wzięły górę ludzkie emocje? Czy nie jest też tak z nami, że wierzymy, że ufamy Panu Bogu, ale przychodzą momenty, przychodzą dni, w których górę biorą emocje? I to nie jest wyraz niewiary, to jest wyraz naszego człowieczeństwa. Popatrzmy na nas. Czy nie do nas odnosi się słowo byli zamknięci? Czy nie do nas odnosi się słowo cytowanego przeze mnie hymnu, że po kamienistej drodze życia idziemy? To są nasze drzwi. Ludzie zamknięci w strachu albo sparaliżowani strachem, zamknięci w niepewności o zdrowie, o pracę, o środki do życia, o to, czy nie zarazimy się tym wirusem i nie zachorujemy na COVID-19. Jest niepewność gospodarcza, ekonomiczna. Nie wiemy, co dalej, jak to będzie. To jest ta kamienista droga, droga pandemii. I może pytasz, gdzie jesteś, Jezu? Dlaczego milczysz? Tyle modlitw. Chrześcijanie od tylu tygodni wołają: Panie, zlituj się, a On jakby śpi. On jakby śpi. A tak nie jest w Biblii, w historii Józefa Egipskiego? Że Bóg okazuje swoje działanie i swoją moc w najbardziej odpowiednim momencie. Nie tym pierwszym, gdzie wydawałoby się, że tu jest największe pytanie, największa trudność, tylko później. Zamknięci. Zamknięci w lęku, bo nagle mały, niewidoczny wirus uderzył w ludzką pychę, w poczucie samowystarczalności. Nikt nie widział tego wirusa z nas, tak? Nie mówię o laboratorium. I legnął w gruzach świat, który był budowany przez tyle lat. Ale w tym świecie, który nagle został wstrząśnięty, jakby nikt nie widział. Zabijanych ludzi w wojnach, umierających z głodu, ludzi żyjących w nędzy, żyjący nie w domach, ale w barłogach, nie mający łóżka i 4 ścian, tylko żyjący w tekturach, a jednocześnie samochody ze złotymi klamkami i różnego rodzaju przepych, który przynosi tak naprawdę zniszczenie. Świat się bawił, świat zarabiał pieniądze, ale miliony dzieci nienarodzonych było i jest zabijanych.
Świat się bawił, zarabiał pieniądze, a wielu chorych terminalnie w białych rękawiczkach było i jest zabijanych i nazywa się to dobrą śmiercią, eutanazją. A dzisiaj ten świat właśnie jest zamknięty w lęku. Zamknięci, bo umknął dotychczasowy świat. A może ta kamienista droga i to zamknięcie, które jest z nią związane, to jest twój grzech, ten osobisty, ale też ten społeczny właśnie. Grzech przeciwko Panu Bogu i grzech przeciwko bliźniemu. Ale trzeba też powiedzieć dzisiaj bardzo wyraźnie, choć przez niektórych obśmiewane, to jest grzech przeciwko ziemi, ten grzech ekologiczny, gdzie człowiek w swojej pysze występuje przeciwko ziemi, przeciwko naturze, nie liczy się z przyrodą, ulegając pokusie samowystarczalności i niejako wszechmocy, a przecież tylko wszechmocnym jest Bóg. Jesteśmy też jako społeczeństwa zamknięci w swoich poglądach. Kiedy tylu ludzi próbuje wywrócić dzisiaj małżeństwo do góry nogami, kiedy promuje się niewłaściwe zachowania w różnych przestrzeniach życia człowieka, a teraz wszyscy siedzą zamknięci. Zamknięci w swoich domach, zamknięci przede wszystkim wewnętrznie, niepewni, czy jeśli spotkam drugiego człowieka na ulicy, zarażę się czy nie. Co pozostało z tego świata, gdzie jest taka moc człowieka, gdzie hulaj, rób co chcesz. Kamienista droga. To droga nałogów, z których może trudno ci wyjść. A może ta kamienista droga to są różne trudne sytuacje, na co nie masz wpływu? Ale mimo tych drzwi zamkniętych, mimo tego strachu, przychodzi Jezus. I mówi, pokój wam. I to nie jest tylko słowo historyczne, że kiedyś tam Pan Jezus przyszedł do apostołów. Jezus dzisiaj przychodzi do ciebie i mówi, pokój wam. Pokój wam, którzy teraz siedzicie razem i jesteście duchowo złączeni z tą celebracją. Jezus mówi tobie, jeśli jesteś sam, ale nie jesteś sam, nawet jeśli w tym momencie przed komputerem, przy telewizorem jesteś sam, to jesteś razem z nami. Jezus mówi tobie, pokój wam. Jezus to mówi dzisiaj do świata. Przychodzi Jezus zmartwychwstały i dlatego wszystko ma sens. I zauważmy, kiedy patrzymy w to Słowo Boże, owocem spotkania jest radość i wolność. To jest doświadczenie uczniów, a Tomasza po 8 dniach. I zauważ, Jezus, który przychodzi i puka do twojego życia, do twojego zamknięcia w tej kamienistej drodze, nie przychodzi z pustymi rękami. On daje siebie, on daje Ducha Świętego, on przynosi odpuszczenie grzechów, a więc nowy porządek, nowe życie. Początkowo nie było tam Tomasza. Czemu nie uwierzył? Czy naprawdę uważasz, że to jest niewierny Tomasz? A może trzeba popatrzeć na ten fragment inaczej? On nie chciał tylko słyszeć, że inni spotkali Jezusa. On chciał mieć spotkanie osobiste. Bracie i siostro, nieraz słyszałeś, jak inni opowiadali o Jezusie. Ich opowieść była ładna, ale to była ich opowieść. Czy ty masz doświadczenie Jezusa? Czy ty możesz powiedzieć, spotkałem Pana, jest ze mną Jezus? Jeśli masz, łatwiej ci będzie głosić. Ale jeśli nie masz, to dzisiaj proś, nawet w tej przestrzeni online możesz wołać do Pana i On nie online, tylko prawdziwie przyjdzie do ciebie, kiedy mówisz, Jezu, ufam tobie. Jezus przychodzi dzisiaj do ciebie i mówi ci, pokój tobie. Dlatego
zamknij oczy i zobacz w sercu Jezusa i przyjmuj Go. On nie przychodzi, aby niszczyć, zabijać, czy żeby zabierać. To bowiem czyni diabeł. Jezus przychodzi, aby dać życie, nowe życie i nowy pokój. On nie patrzy na twoją niedoskonałość, na twoją grzeszność, że może wiele rzeczy źle zrobiłeś w życiu, a może dalej w tym tkwisz. On widzi ciebie, On widzi twoje serce, On zna twoje radości i twoje łzy. Może w tych dniach nieraz płakałeś z niepewności, czy płakałaś. On to zna. Dzisiaj świat płacze. Płaczą lekarze, pielęgniarki, płaczą chorzy, płaczą ci, którzy umierają tragicznie w samotności. Płaczą rodziny, które nie mogą pożegnać się ze swoimi bliskimi umierającymi na COVID-19, ale też na inne choroby. Gdzie jesteś, Panie Jezu, skoro tyle płaczu dzisiaj jest w świecie? On jest wśród tych płaczących. Gdzie był, kiedy trwał tragiczny obóz w Auschwitz? Gdzie był, kiedy trwały katorżnicze prace w radzieckich gułagach? Był razem z tymi, którzy cierpieli. I nawet najtrudniejsze momenty w historii ludzkości mogą stać się momentem życia. Tak jak w obozach koncentracyjnych nie tylko była śmierć, zwątpienie i zniszczenie, bo było wiele świętości i miłości. Tak samo dzisiaj w całym dramacie, który przeżywamy, możemy odkryć miłość i nadzieję. I możemy iść mocniejsi, jak wielu naszych dziadków czy pradziadków, już w dużej części nieżyjących, którzy przeszli dramaty II wojny światowej. Ale trzymała ich miłość, trzymała ich wiara, trzymał ich Pan Jezus, trzymało ich prawdziwe człowieczeństwo, wartości. Tak i ty zbliżaj się dziś do Jezusa. I to, co przeżywamy, ta trudność, którą przeżywamy, nie weźmie góry nad tobą. I dziś my też w ten płacz się włączmy, w płacz świata. I wołamy: Panie, ulituj się. Panie, już dosyć. Panie, uwolnij nas od tej pandemii. Jezu, ufam Tobie. I bracia i siostry, to jest Ewangelia. To jest Ewangelia łaski i nadziei, bo Pan jest z nami. To jest odpowiedź Kościoła na to, co przeżywamy. Nie strach, ale mówienie: spotkaj Pana. Porzuć dawne życie. Nie tędy droga, którędy szedłeś, szłaś. Świecie, nie tędy droga, którą dreptałeś dotąd. Droga jest inna. Droga jest przez uniżenie przed Bogiem i zaufanie Jego miłosierdziu. Jeśli spotkamy Jezusa zmartwychwstałego, to wszystko się zmienia. Zmienia się życie osobiste, rodzinne, życie Kościoła też i świata. Bo ty odczuwasz wolność, bo twoja rodzina może być bardziej zjednoczona, bo Kościół może być mniej skoncentrowany na tym, co zewnętrzne, na samej tradycji, rytuałach, ale na Jezusie. A świat może wyjść z tej drogi bez wyjścia, jeśli próbuje się pójść do przodu. Pan daje nam nowe życie, kiedy Go spotkamy. Daje nam już teraz, kiedy jeszcze doświadczamy tego dramatu pandemii, ale już trzeba patrzeć dalej. I odpowiedź jest dzisiaj w Słowie Bożym. Przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. To jest nowe człowieczeństwo. A więc jeśli przyjmiemy Jezusa, to zacznie się zmieniać też nasze życie wokół nas. Jak mocno wybrzmiewają w tym kontekście słowa papieża Franciszka z tegorocznej Wigilii Paschalnej. Papież powiedział tak: uciszmy krzyki śmierci, dość wojen.
Niech ustanie produkcja i handel bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. Niech ustaną aborcje, które zabijają niewinne życie. Niech otworzą się serca tych, którzy mają, aby napełnić puste ręce tych, którzy są pozbawieni tego, co niezbędne. I dalej papież: kryzys, z którym się zmagamy, nie powinien sprawić, byśmy zapominali o wielu innych sytuacjach kryzysowych, które niosą ze sobą cierpienie wielu osób. Bo COVID, bo pandemia, to nie jest jedyne cierpienie na świecie. Jest wiele cierpienia, jest wiele niesprawiedliwości, bo wielu nie spotkało Jezusa. Bracia i siostry, spotkanie z Jezusem to nie jest spotkanie z doktryną, ale spotkanie z osobą. I z tego płynie misja. Budujmy razem lepszy świat. Budujmy razem otwarcie naszych drzwi i naszego świata Chrystusowi. Nie ulegajmy iluzji, że wszystko może być tak, jak było. Jakże dramatyczne były słowa papieża 27 marca 2020 roku w czasie medytacji na placu świętego Piotra. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Dlatego dzisiaj w to święto miłosierdzia wołam do każdego z was: pozwólmy, aby Jezus nas uzdrowił. Pragnijmy zdrowego świata, gdzie w tym świecie życie będzie zamiast śmierci, dzielenie się zamiast zamkniętej ręki, przebaczenie zamiast gniewu, pokój zamiast wojny, rozmowa zamiast milczenia, stawanie w prawdzie, w miłości zamiast obrzucanie się epitetami. Czy chcesz tego nowego świata? Czy chcesz nowego życia? Bracia i siostry, pójdźmy więc do Jezusa. Wołajmy, aby przyszedł do nas dzisiaj, byśmy go spotkali jak uczniowie, jak Tomasz, byśmy przyjęli miłosierdzie i od razu tym miłosierdziem się dzielili. Tego potrzebuje świat. Takich żołnierzy miłosierdzia, świadków miłosierdzia, apostołów miłosierdzia, ludzi pełnych nadziei, którzy idą w ten świat, który zadaje pytania, który się gubi. Ludzie niosą tyle niepewności. Zaczyna ich męczyć kwarantanna, ograniczenia. Zaczynają ich męczyć niepewność, strach, niezrozumienie tego wszystkiego, a przede wszystkim pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, na które nikt nie jest w stanie dać konkretnej, zobowiązującej odpowiedzi. To co mamy czynić, bracia? Dawać nadzieję, dawać radość, dawać pokój, dawać Jezusa zmartwychwstałego, który przychodzi, aby nas odnowić. To jest treść tej niedzieli miłosierdzia. Panie, ulituj się. Panie, daj nam lepsze życie. Panie, daj nam lepszy świat razem z Tobą, tu na ziemi, a kiedyś w niebie. Jeśli chcesz, to zamknij właśnie teraz oczy na chwilę. I po prostu zapragnij Pana Jezusa. Powiedz Mu tak od serca: Jezu miłosierny, przyjdź do mnie. Jezu, który masz władzę nad światem. Ty jesteś większy niż ta epidemia, niż problemy materialne, gospodarcze świata. Ty jesteś większy. Panie, ulituj się nade mną. Przyjdź i wypowiedz do mnie pokój Tobie. W sytuacji rodzinnej, w sytuacji zawodowej, zdrowotnej, jakiejkolwiek innej. Przyjdź, Panie Jezu. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam.